Strefa Dread, Radio Czwórka, Maken, pozdrowienia, artyści polecają antywirusowe piosenki. Czołem załoga, saluto, tu mówi Junior Stres, pozdrawiam was bardzo serdecznie i mocno z podlubelskich terenów zielonych, gdzie się teraz znajduję. Podejrzewam, że półlegalnie, natomiast z wielką przyjemnością znajduję się właśnie tutaj. Jeśli pytacie, jak ja spędzam ten trudny okres, no muszę wam powiedzieć, że spędzam go tak jak zwykle. Dbam o ogród, dbam o oddech, latam nad jezioro, morsuję, póki jeszcze woda zimna. Dużo rozmawiamy, ostatnio chyba nawet więcej niż zazwyczaj, ze znajomymi, z rodziną. I słuchajcie, to co najważniejsze, nie możemy się bać, nie możemy się podzielić w tej chwili. Musimy się trzymać razem, musimy przezwyciężać strach. To co możemy zrobić, to wyłączyć telewizor, odciąć się od liczników nabijających po kolei złe wibracje, które gdzieś tam się odkładają w naszej głowie. Siła spokoju to jest to, czego nam potrzeba w tej chwili, wydaje mi się, najbardziej. Także jak tylko możecie, to uspokajajcie wszystkich naokoło, szczególnie starszyznę wokół was. Jeśli macie taką siłę i czujecie, że możecie to zrobić, to uspokajajcie ich jak najbardziej. Nie wiem, zajmijcie ich czymś, żeby przestali oglądać liczniki. Naturalna mistyka, dlatego że właśnie czuję gdzieś podświadomie, że to jest właśnie ten czas, słuchajcie, kiedy natura może absolutnie odżyć. Widzę gołym okiem, co się dzieje, widzę, że pojawia się wokół o wiele więcej zwierząt dzikich nagle. Im mniej ludzi, tym więcej natury, więc jeśli my możemy i mamy okazję gdzieś tam wyjść do tej natury blisko, poczuć ją, no to właśnie to jest najlepszy moment. Naturalna mistyka niech was dotyka. Oddychajcie załoga, oddychajcie głęboko. Pozdrawiam was serdecznie. Trzymajcie się. Yo! Dzień dobry, tutaj Tomek Lipiński. Kiedy myślałem sobie o tym, jaki utwór mógłbym polecić na ten dziwny i trudny czas, w jakim jesteśmy. Oczywiście takich utworów byłaby cała masa, zresztą mamy mnóstwo czasu na to, żeby słuchać muzyki. Ale chcąc ograniczyć się do jednej piosenki, jakoś tak od razu pomyślałem o utworze trochę dzisiaj zapomnianego zespołu, zwłaszcza jeśli chodzi o pierwszy okres jego działalności. Mianowicie mam tu na myśli zespół The Stranglers. I w 1977 roku wydali singla, na którego stronie A znalazł się utwór Something Better Change, czyli lepiej niech się coś zmieni. Myślę, że oddaje ten refren nasz nastrój w jakimś stopniu. A jednocześnie jest to bardzo dynamiczna, żywiołowa i w ogóle super piosenka. Także miłego słuchania i dziękuję bardzo. Do zobaczenia i do usłyszenia. Cześć, to Don Gorgon z Wawa Muffin. Serdecznie pozdrawiam wszystkich w ten chłodny kwietniowy wieczór ze swojego balkonu. Siedzimy w domu, tak jak wszyscy. Ciężkie czasy dookoła nas. Dziwne czasy. Będzie jeszcze lepiej, to na pewno. Natomiast chciałem wam powiedzieć o takiej historii, że zawsze jak często, może nie tyle zawsze, często jak układałem teksty, zastanawiałem się i często przychodziły mi do głowy takie słowa jak kryzys, zagłada, a zaraza, epidemia, i sam się cenzurowałem. Nie, kurczę, no to jest za ciemne, za straszne, to nie można tak epatować takimi ciemnymi stronami życia. Trzeba jakieś radosne treści przekazywać. No i teraz okazało się, że jednak tak, że zawsze kryzys zawsze gdzieś jakiś jest. Epidemia teraz nas dopadła tak na progu naszych drzwi jest i to wszystko się tak zmaterializowało. To o czym myślałem często, zastanawiałem, ale nie chciałem o tym tak głośno mówić, kogo straszyć.
bardzo radykalnie i realnie zaistniało. Ale nie o tym, bo to w końcu minie, ten czas przejdzie i będzie nowe. Mam nadzieję, że lepsze. I dlatego właśnie chciałem wszystkim zadedykować naszą piosenkę z ostatniej płyty, która ma tytuł A to reggae znów. Żeby to, co reggae niesie, to co reggae nam daje, żebyśmy znów mogli to odnaleźć. Tu, teraz, w tych ciężkich czasach i w tym, co będzie, co zaraz nadejdzie. Więc miłego odbioru, trzymajcie się, zdrowia, uważajcie na siebie. Cześć, w tym dziwnym czasie, kiedy teraz większość z nas jest zmuszona spędzać większość swojego czasu w domu, ja wracam do starych płyt, starych brzmień analogowych, nagrywanych nie wiem, później niż w latach 80., przed jeszcze całą erą digitalu i cyfryzacji, dlatego że te brzmienia po prostu są najbardziej naturalne, najbardziej nasycone harmonicznie i są najprzyjemniejsze dla naszego ucha, co za tym idzie, najbardziej nas uspokajają i płyta, która ostatnio rozbrzmiewa często w moich głośnikach, to jest płyta Israel Vibration, The Same Song. Naprawdę dobry album i wydaje mi się, że w tamtych czasach, latach 70. reggae było takie najbardziej prawdziwe, najbardziej miało w sobie najwięcej duszy, nie było zepsute tym całym jeszcze biznesem muzycznym i po prostu te wibracje na obecną chwilę są dla mnie najbardziej pożądane, bo po prostu koją mój umysł, moje ciało i moją duszę, więc polecam wam ten album z całego serca na ten jakże dziwny czas. Pozdrawiam. Witajcie, melduje się Dymit Dymon z zespołu Dubska. Znaleźliśmy się wszyscy w dziwnej, trudnej, zagadkowej sytuacji. Chciałem się dowiedzieć na jej temat jak najwięcej, jakby o przyczynach, skutkach możliwych. Nie do końca zawierzałem informacją tego głównego nurtu, nie do końca zawierzałem temu, co mówi polski rząd. Więc szukałem już w internecie, tam z kolei znalazłem wiele informacji, które są dla mnie też niewiarygodne, bo albo mówią o jakichś teoriach spiskowych, albo zupełnie bagatelizują ten problem. Miałem szmętlik w głowie i w tej chwili właściwie nie czytam już o tym koronawirusie. Cierpliwie czekam. Staram się spędzać ten czas kreatywnie. Gram dużo na gitarze, czytam, oglądam fajne filmy i koncerty, które wam też polecam. Spędzam czas z bliskimi, gotuję dobre jedzonko, wegetariańskie oczywiście, polecam wszystkim jarskie jedzenie teraz, w tym trudnym czasie i w ogóle zawsze. No i trudno, trzeba czekać. Wiadomo, że jestem dotknięty tą sytuacją, tak jak wielu ludzi z branży muzycznej, ludzi, którzy są muzykantami, ponieważ odwołano mi wszystkie możliwe imprezy. Zawsze miałem alternatywę taką, że mogę iść grać na ulicę albo do metra, do Berlina, ale teraz oczywiście ze względu na powszechną izolację to jest również niemożliwe. I chciałem wam właśnie a propos Berlina i metra polecić jedną piosenkę z Połudawska. Piosenkę Porn Needy. Ta piosenka powstała, właśnie została zainspirowana przez metro berlińskie, a konkretnie bezdomnymi ludźmi, którzy tam mieszkają, przebywają, w których oczach nie ma nadziei i wiary. Live up Porn Needy. Ale ona ma uniwersalny przekaz. Ona mówi po prostu o tym, że nie ma w ogóle, nie wolno, nie ma w ogóle szans, nie powinniśmy się nigdy poddawać i załamywać, ponieważ kosmos, w kosmosie wszystko idzie falowo, przychodzi dobry czas, przychodzi zły czas, nie ma innej opcji. Trzeba podnieść do góry głowę i przeczekać, dobre jutro przyjdzie na pewno. Także dedykuję wszystkim piosenkę Porn Needy. Mam taką nadzieję też, że kiedy skończy się już ten cały koszmar z koronawirusem, może świat i ludzkość będzie miała jakieś refleksje, może wszystko trochę zwolni, może się trochę zmieni. Chciałbym w to wierzyć. Chciałbym w to wierzyć. Pozdrawiam wszystkich. Peace and love. Siemanko, z tej strony Albert Beger. Witam was razem ze swoim jaszczurem w ten piękny poniedziałkowy słoneczny dzień. Niestety nie z parku, nie z lasu, nie ze skweru, bo wszystkie są pozamykane przez obecną sytuację. Ale nie ma co się łamać, trzeba szukać pozytywów. Mamy dzięki temu dużo czasu na słuchanie muzyki. Więc zapraszam was serdecznie do audycji radiowej w czwórce, którą prowadzi Maken.
i zapraszam Was do odsłuchania utworu, który miałem przyjemność stworzyć razem z Cage'a. Utwór Back to the Roots. Utwór, który opowiada i namawia o tym, żeby wrócić do korzeni, wrócić do matki natury, który przypomina nam o tym, że Ziemia jest domem dla przyszłych pokoleń również, nie tylko dla nas żyjących tutaj teraz. Więc warto by się nad tym zastanowić, skupić. Mamy teraz chwilę czasu na to, żeby nad tym pomyśleć. Szkoda, że niestety nie możemy wybrać się na spacer do lasu, bo tam byłoby łatwiej o tym pomyśleć i posłuchać tej przyrody. Miałem też wczoraj przyjemność rozmowy z moim przyjacielem na temat tego, co się obecnie dzieje, na temat tego, jak to wygląda, jak fajnie przyroda zaczęła sobie wracać do normy po tym wszystkim, kiedy my musimy siedzieć w domach. No i wielu ludzi mówi o tym, że czeka na to, żebyśmy powrócili do normalności. Z tą normalnością to też tak nie do końca chyba dobrze było, więc warto by się nad tym zastanowić, żeby po powrocie do możliwości wychodzenia na dwór, na ulicę, do lasów, jednak poszanować tą naszą przyrodę, wsłuchać się w nią i usłyszeć jej naturalny bit, rytm, ten, którym my też powinniśmy żyć i funkcjonować. Tak więc jeszcze raz serdecznie pozdrawiam Was wszystkich i zapraszam na odsłuch utworu Back to the Roots. Bless! Witajcie, tu Igor z zespołu Szaszomani. Chciałbym Wam w paru słowach powiedzieć o tym, co u nas słychać. Jak łatwo się domyśleć, zespół nie spotyka się obecnie na próbach. Nie mamy takiej możliwości. Jest nas 12, więc w myśl obowiązujących obecnie przepisów stwarzalibyśmy zagrożenie. Dlatego każdy z nas pracuje zdalnie. No i w ten sposób staramy się przygotowywać materiał, który liczymy, że ukaże się jeszcze w tym roku i dotrze do Was. Natomiast w międzyczasie oczywiście pracujemy. Ja pracuję jako nauczyciel. Sporo czasu spędzam przed komputerem, ale także znajduję chwilę na czytanie książek, nadrabiam zaległości i słuchanie muzyki. I tą przede wszystkim chcę Wam dzisiaj polecić. W tym trudnym czasie na początek przyszedł mi na myśl utwór zespołu J Division Isolation, ale zaraz przebiła go piosenka Twinkle Brothers Fake Moon Mountain, Wiara Góry Przenosi. Jednak z racji tego, że zajmuję się także recenzowaniem nowości, dotarły do mnie wieści ze Stanów Zjednoczonych od jednego z bardzo lubianych przeze mnie zespołów, Arise Roots, który zaprezentował nowy teledysk pod tytułem Fade Away. Bardzo gorąco Wam go polecam ze względu na to, że jest to bardzo optymistyczny utwór. Do tego niesie ze sobą ważny przekaz. W czasach, kiedy nie mamy autorytetów, słowa, które tam się pojawiają, myślę, że powinny do nas dotrzeć. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie od siebie i od zespołu Szaszomani i mam nadzieję, że do zobaczenia wkrótce. Siemano słuchacze, Strefa Dread, Radia Czwórka, cześć Marken, dziękuję za zaproszenie do tego zadania. Moim zadaniem jest wybrać piosenkę, która jest najbardziej na czasie dla mnie, kojarzy się z sytuacją, która teraz ma miejsce i wczoraj myślałem o tym i wybrałem wstępnie moją ulubioną piosenkę Asian Top Foundation Rebel Warrior, ale dzisiaj jednak serce mi podpowiedziało, że wybiorę inną piosenkę i to jest moja piosenka i Seba Skalskiego, kochani, to jest prywata, ale tak naprawdę to czuję moje serce, to chciałbym powiedzieć światu, co jest w tej piosence, że trzymamy się razem, idziemy pod prąd i tworzymy swój własny rząd, ponieważ ja czuję, że w tej sytuacji my jesteśmy przez nasz rząd opuszczeni i ja się czuję aresztowany i opuszczony, bo siedzę w domu, jakby wszystkie biznesy duże działają, firmy działają, rząd działa, chce zrobić wybory w maju, służby mundurowe i nie tylko działają, a ja jako artysta nie mogę działać, wielu moich przyjaciół też, którzy prowadzą artystyczną działalność, czy gastronomiczną, czy usługową też prowadzimy, też nie możemy działać, więc jesteśmy aresztowani w domu. Wczoraj byłem zatrzymany przez policję z żoną podczas spaceru. Pierwszy raz poczułem, że żyję w... nie jestem wolny, nie jestem wolny we własnym kraju. Tymczasem, wiecie, wszystko się dzieje, w ogóle wybory będą. Także to mi się najbardziej w tym momencie kojarzy z tą sytuacją tej pełnej egzaltacji społecznej, tego chaosu, który teraz ma miejsce i paniki. Nie ulegajcie tej panice, kochani, naprawdę nie jest tak źle. To jest po prostu grypa na miłość boską, a my idziemy pod prąd i trzymamy się razem i tworzymy swój własny rząd. Nasze serca to
są najlepszym doradcą, a nie telewizja. Więc zapraszam Was do odsłuchania tej piosenki. Seb Skalski, Chiba, idziemy pod prąd. Dwa dni temu miałem koncert na żywo tutaj jako aresztant we własnym domu ze Skiplesem, z gośćmi Jarecki, WRK, Messiah, Flazi, Janas, Morzo Music. Niesamowici goście, więc zapraszam Was do obejrzenia tego materiału. On będzie na kanale East West Rockers YouTube. Zapraszam Was, no i posłuchajcie tej piosenki, skupcie się nad tekstem. To jest jak najbardziej to, co czuję teraz na tej bieżącej sytuacji. Idziemy pod prąd. Cześć, tu Szata Kuś, nadaję z domu, dokładnie z Łąki. Za chwileczkę zachód słońca, przygotowuję wideo dla Strefy Dread, dla Makena, wspaniałego człowieka, wspaniałego dziennikarza muzycznego. Słuchajcie, specjalnie dla Was, czym mogę się podzielić w tych czasach bardzo dziwnych, bardzo wyjątkowych, to może powiem to, jak wygląda tak naprawdę mój dzień w tym dziwnym momencie. Dla mnie pięknym. A mianowicie, słuchajcie, Łąka od już paru lat jest dla mnie jednym z największych dostawców pożywienia, czyli jest czymś w rodzaju supermarketem. Jest także świetną apteką, dostarczającą mi bardzo wiele ziół i bardzo wiele antyoksydantów czy naturalnych antybiotyków. Chociażby teraz, o tej porze, rośnie czosnek niedźwiedzi, który jest przeciwwirusowy, a czyli antywirusowy. Jest silnym antybiotykiem. Nie wiem, czy można znaleźć jakikolwiek równy czosnkowi antybiotyk w konwencjonalnej aptece. Mam psa. Tak więc, który cały czas obliguje mnie do spacerów i dobrze wie, zna moje potrzeby i wie, kiedy powinnam wyjść, czyli tak naprawdę pójść dalej niż moja Łąka. To są takie drobne elementy, którym chciałam się z Wami podzielić, ponieważ jak się okazuje, jestem 24 godziny na dobę na legalu. I tego Wam serdecznie życzę. Może to kogoś zainspiruje do sięgnięcia po swoją wolność, jeżeli faktycznie czujecie w sobie jakiś strach i lęk przed sięgnięciem po zdrowie. Zdrowie, które po elementy naturalne, jak chodzenie bosą stopą po ziemi, która wiadomo, że potrzebujemy bardzo kontaktu i to nas trzyma w bardzo dużej równowadze, która jest obecnie w dzisiejszych czasach bardzo nam potrzebna. Więc tyle, co chciałam Wam życzyć, zainspirować może. A z muzyki to wiadomo, chciałabym się podzielić z Wami płytą Feniks, która już od jakiegoś czasu fruwa w przestrzeni. Jest to bardzo magiczna płyta, nagrana w częstotliwości 4 czy 2 Hz, prosto z serducha. Dzielę się z Wami treściami, uważam, że ważnymi. Także bierzcie, słuchajcie, a utwór na dzisiaj wyjątkowy dla Was to Światło. Życzę Wam miłego wieczoru, miłej nocy i do usłyszenia, mam nadzieję, już na koncertach live, już niebawem. Pa. Cześć, witam Was, z tej strony Dawid Purtarz. Chciałbym zaprosić wszystkich do posłuchania piosenki akurat ze swojego repertuaru, dlatego że jest dużo ciekawej muzyki, którą mógłbym w tej chwili zaprezentować, ale tej piosenki nigdy nie mieliście Państwo usłyszeć, bo ona była piosenką odrzuconą z repertuaru na płytę New Power Soul i właściwie nigdy nie miała ujrzeć światła dziennego, ale z racji na sytuację, która w tej chwili zaistniała na naszym pięknym świecie, takie przesłanie może być istotne i dlatego proponuję piosenkę Soul Revolution z repertuaru, który nagrałem z zespołem Jafia. I życzę Wam dużo zdrowia, wszystkiego co najlepsze, cześć. Cześć, tutaj Damian. Aktualnie jestem w Norwegii. Wyjechałem zanim wszystko się zaczęło. Nie wiem, kiedy wrócę, bo póki co aktualnie nie ma za bardzo takiej możliwości, ale myślę, że to się niedługo zmieni, mam nadzieję. I ogólnie mam nadzieję, że wszystko się zmieni, że niedługo się zobaczymy, że zobaczę się z rodziną, z przyjaciółmi i z ludźmi od muzyki. I generalnie to pamiętam o tym, że płyniemy wszyscy jedną łodzią i to jest dla mnie najważniejsze. I nie
przeprowadzam jakichś analiz, ani nie próbuję być mądrzejszy niż wszyscy inni. Po prostu, tak jak powiedziałem, jesteśmy w jednej łodzi wszyscy razem. Mam nadzieję, że to, co się dzieje, sprawi, że na nowo się wszyscy odnajdziemy. Pozdrawiam was. Ciepło.